Hej, ja jestem Julka i witam Was serdecznie na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Kuba Cześć. i będzie mi pomagał robić reorganizację biblioteczki. Mamy do ogarnięcia 6 regałów. Dużo. Dużo. Jeszcze więcej książek. Chcemy przestawić ten regał w to miejsce, więc to będzie trochę przedsięwzięcie dosyć spore. Ale i tak musimy wszystkie książki zdjąć, więc jakby okej. Musimy też półki, pozmieniać ułożenie półek. I ogólnie plan jest taki, że chcemy ułożyć trochę gatunkami, ale też nie do końca, nie tak, żeby były jakieś sztywne ramy. Trochę seriami, trochę autorami. Zobaczymy, jeśli to wyklaruje się tak ładnie tutaj, na regałach, jak u mnie w głowie to mam, to będzie fajnie, a jak nie, to będziemy kombinować. No też najpierw musimy sobie pozbierać te wszystkie książki, które tak, są musimy posegregować, wszędzie. Tak. Chwilę, postaram się Wam pokazać. Tutaj mamy te regały, one są wysoko. I tu są kolejne. Więc tak to wygląda. Także mamy bardzo dużo pracy i bardzo mało czasu ze światłem ładnym, więc musimy się streszczać. No i co? Zapraszamy Was do oglądania. Zobaczymy, czy ten film nie wyjdzie za długi, albo czy światło nam się nie skończy. To wtedy podzielimy go na dwie części, a jak nie, to będzie tylko ta jedna. Także zapraszam do oglądania. Ciekawa jestem, ile kilogramów przedźwigamy tego dnia.
pokażę wam, ile tych książek jest. Strasznie dużo. Tak to wygląda, mniej więcej. I jaki jest teraz plan? Teraz musimy przemontować tutaj półki, bo były jakoś dziwnie założone, bo nie ja ten regał montowałam, więc musimy powyciągać te takie coś, bo jest zablokowane. Mam nadzieję, że da się to wyciągnąć i nie jest to na stałe. A jeśli nie, no to trudno. Wytrzymy sobie kurze i będziemy segregować na regałach gatunkami i tak dalej. Pokażę wam, jak wyglądają te wszystkie regały puste. Tutaj książek mnóstwo.
W ogóle mamy już ciemno, sorki, że tak prześwietla. Ale musimy używać lampy, bo chcemy dzisiaj to zrobić, więc... Jeszcze dużo pracy przed nami. Bardzo dużo.
Zostało nam ułożenie ostatniego regału, a właściwie trzech ostatnich dwóch, więc nie jest tego aż tak dużo, na szczęście, chociaż robimy to już od wielu, wielu godzin.
Tak więc, jak widzicie, mieliśmy małe problemy. Musimy jeszcze 3 stosy książek gdzieś wpakować. Także zaraz się tym będziemy zajmować, żeby jakieś miejsce dla nich znaleźć. Chyba zrobimy to na tych regałach. Zobaczymy. Trzymajcie za nas kciuki, bo to już jest ostatnia prosta. Zostały dosłownie 3 stosy. Takiej wielkości? No niestety, więc musimy po prostu pokombinować. Został tylko jeden stosik. Tak więc po mniej więcej 7 godzinach pracy i efekcie, który mnie w ogóle nie zadowala. Nie wiem, czy tobie się to podoba, jak to wygląda. No właśnie. Nie trzeba dopracować. No niestety potrzebne nam są ze 2 następne regały. Co najmniej. Tak. Można było to zrobić lepiej na pewno. Pomyślimy, czy da się i w jaki sposób. I pewnie za jakiś czas znowu będziemy robić reorganizację. Ostatnim razem robiliśmy ją około roku temu, więc to sporo czasu. Następne będzie krócej. Tak, na pewno. Co jeszcze mogę powiedzieć? Pokażę wam zaraz efekt końcowy, jak to wygląda. Zdecydowaliśmy się podzielić to w zasadzie w większości gatunkami. Ale bywa... I czasami autorami. Lub jakieś takie no tak. Plus minus. Tak. Mniej więcej tak. Dużo roboty. Zdecydowanie. Wiem, że ten filmik był bardzo chaotyczny. Musicie mi to wybaczyć. Postaram się nagrać bookshelf tour. Nie wiem, czy z tym układem, czy nie, bo może być różnie. Spróbuję sobie dokupić jeszcze regały i wtedy to ułożyć. Policzę też książki i napiszę wam tutaj, ile jest książek, bo sama jestem ciekawa, bo nie wiem. Bo a jest ich dużo. Tak, bardzo. Prostu. No, tak jak widzieliście, ledwo co, nawet w zasadzie nie mieszczą się na 6 regałach. Te 3 regały... Pokażę wam teraz je. One są mniej więcej wielkości właśnie 3 bilich, bo ten jest taki malutki, zaraz, ten jest malutki, następny jest duży i szeroki, a kolejny jest bardzo szeroki, ale trochę niższy, ale ma tyle samo półek, więc w zasadzie praktycznie nie ma różnicy. Są mniej więcej wielkości 3 bilich, czyli łącznie 6 bilich. Z IKEA bili ma chyba 80 cm, tak mi się wydaje. No. Także bardzo dużo książek. Co mi się rzuciło w oczy, to to, że mamy najwięcej fantastyki i najwięcej obyczaju i młodzieżówek. I młodzieżówek, tak. Jednak fantastyka przeważa zdecydowanie, bo ona się na 1,5 regała ledwo zmieściła. Na tych dużych regałach. Więc tak. No i teraz żegnamy się z wami i dziękujemy bardzo za obejrzenie.
i zapraszamy na zerknięcie na efekt końcowy. Pa, pa. Pa.